Bardzo się cieszę, że w Oparznie grant społecznika może być realizowany. Zwłaszcza, że społecznik to jest taka forma budżetu zadaniowego, budżetu obywatelskiego. Są to środki, które przekazujemy organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, które chcą wspierać różnego rodzaju aktywności na terenach wiejskich i małych miasteczek. Ta strefa relaksu ekologiczna, to jest także i miejsce wypoczynku, ale i miejsce edukacji, a więc miejsce, w którym dzieci, młodzież może spędzać czas razem z dorosłymi, ale także miejsce, w którym mogą się uczyć, jak szanować przyrodę, jak spędzać czas z poszanowaniem dla przyrody i naszego środowiska. Bardzo się cieszę, że jest tutaj taka dobra energia do tego, żeby współpracować, współdziałać i tworzyć to dobro w takich małych miejscowościach jak Oparzna. W ramach tego programu zakupiliśmy trawę do zasiania boiska szkolnego, zakupiliśmy zraszacze i węże ogrodowe oraz 200 krzewów i kwiatów, które zasadziliśmy wokół całej szkoły i całej strefy. Zakupiliśmy również lampki solarne, parawany przeciwsłoneczne, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, żeby nasi uczniowie mogli miło spędzać czas w trakcie przerw. Serdecznie dziękuję w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciele Szkoły w Oparznie wszystkim Państwu, którzy pomagali nam przy tworzeniu tej strefy rekreacyjnej, którzy wpłacili pieniążki na nasze stowarzyszenie, byśmy mogli zakupić trawę na boisko i po prostu ruszyć do przodu, by nasze dzieciaki miały równe szanse, tak jak dzieci z miasta.